Hej, witam was serdecznie. Jestem Iton, a to z powrotem gra Rake. Prosiliście, bym nagrał ją ponownie, tak więc czemu by nie? Możemy zacząć nową przygodę w poszukiwaniu i próbie dopadnięcia potwora zwanym Rake'iem, który, jak przypomnę, podobno grasował na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale jak wiadomo, Amerykanie mają swoje różne dziwne pomysły, więc teoretycznie wcale potwór nie musiał istnieć. Okej, nie chcę iść spać, właściwie czekać do nocy, tylko chciałbym nazbierać tutaj wszystko, co tylko mogę. Okej, chyba wszystko, więc możemy spokojnie się znów i ponownie wybrać na zewnątrz. Zabiorę tylko jeszcze to jedzenie, które tutaj jest. O, prosiaczek. Okej, odpalmy sobie mapkę. Tak, pisaliście, że w tym wąwozie znajdę snajperkę, tak, wiem o tym, więc pierwsze co to oczywiście pójdziemy tam i odnajdziemy tą snajperkę. Co może też troszkę zająć, więc co? Więc będziecie razem ze mną. A, no to tak. Co, myśleliście, że będę przyspieszał? Nie, czemu by nie? Zostawię tak jak jest, znowu zrobimy pełen gameplay i nie będę tutaj nic ciął, bo no po co? Po prostu razem sobie spędzimy ten czas. Ja sobie pogadam, wy pooglądacie i posłuchacie. A ile nam zajmie tym razem dopadnięcie Rake'a, to się okaże. Miejmy nadzieję, że to nie będzie trwało tyle co ostatnio i uda się go załatwić troszkę wcześniej. Okej, zamontujmy sobie, gdzie to było, to drzewo. No tutaj. No, mapo, wyłącz się. Dobra, zamontujemy sobie tutaj kamerę. Okej. Taki dobry teren do obserwacji. Czekaj, gdzie ja powinienem iść? W tą stronę, okej. Pójdziemy właśnie sobie do tego wąwozu. Zainstalujemy, znaczy właściwie nie wiem, czy instalować tutaj kamerę na wejściu do tego wąwozu, czy jednak skupić się na pozostałej części mapy. Chyba skupię się na reszcie. Stąd tylko wezmę sobie broń i już tutaj więcej nie będę zaglądał. W pobliżu naszego potworka nigdzie nie ma. Można było instalować tą kamerę na wejściu do tego wąwozu, co oczywiście wiem. Na razie mamy strzelbę. Jako taką mogłoby to odstraszyć Rake'a, ale też za wiele na tym nie zrobimy. Oczywiście o wiele lepsza będzie owa i wspomniana snajperka, ale to zaraz. Tutaj nigdzie nie ma. Tak, wiem, pamiętam, że to właśnie było tutaj. Można było znaleźć tą snajperkę i właśnie po nią pójdę. Jakaś noga. I jest właśnie snajperka. Z tego co pamiętam, już tutaj więcej nic nie znajdę, więc możemy sobie na razie odpuścić. Co do multiplayer, bo też kilka osób pytało. No i są dwie rzeczy, które należałoby tutaj omówić. Po pierwsze to troszkę pobawić się z instalacją dodatkowych rzeczy, aby móc zagrać w multiplayer. A druga rzecz to fakt, że po prostu nikt ze znajomych tej gry nie ma. Więc po co po pierwsze bawić się w instalowanie tych wszystkich śmieci, jak to i tak będzie bezcelowe, bo nie będzie z kim zagrać. Więc sobie odpuściłem to i na razie po prostu skupię się na
na grze w singlu. Ok, poszedłbym sobie w sumie jeszcze może tam gdzieś w prawo. Tam jest dużo miejsc, gdzie można te kamery poinstalować, więc chyba skupiłbym się na tym jednym miejscu. No właśnie gdzieś w tamtą stronę, jak widać, takie czarne punkciki, które oznaczają na mapce właśnie budynki. To mógłbym właśnie tam najpierw zainstalować jedną z kamer, przejrzeć te budynki, czy tam coś jest, chociaż nie pamiętam. Ale za to pamiętam, że ostatnim razem jak tutaj byłem, to też na mnie wyskoczył, więc warto tutaj być troszkę przezornym. Chociaż też pamiętam, o ile ostatnim razem grałem w tą grę, to wyglądało dosłownie to identycznie. A szkoda, bo można było wprowadzić jakieś ciekawe rzeczy. Select camera. Okej. Kamera zamontowana. Jak to wygląda na mapie? Okej, jeszcze w tamtym kierunku się wybiorę do tego jednego budynku. Okej, to mamy dzika albo guźca. Taka świnia z Afryki, jakby ktoś nie wiedział. Oczywiście nawiązanie do polskiej komedii. Okej. Mamy kilka pułapek, które mogłyby nam się przydać. Tylko te pułapki raczej bym chciał sobie rozstawić gdzieś nic, tylko trochę te prosiaczki nam tutaj wariują. A tego samochodu to tu nie pamiętam, czy był, czy nie. Z niego chyba raczej nic nie zabierzemy. No dokładnie. Gdzie ja w ogóle jestem? Okej, doszedłem do drogi, na której de facto nie ma nic ciekawego. Tam sobie latają zwierzątka. Fajnie byłoby może kamerę zainstalować właśnie tutaj dokładnie na wprost. Wtedy będę widział dosyć duży teren. Jest tutaj tej troszkę polany, więc może to się opłaci. Okej. Zmienimy sobie profilaktycznie broń. Tu mamy korytko. Pytanie, czy jakbym tutaj postawił tą łapkę? To czy jakieś zwierzątko na to się nabierze? A tym bardziej pytanie, czy Rejk się na to nabierze? Może będzie głodny? Okej, troszkę przestrzeni jeszcze tutaj mamy. Zamontujmy więc tą kamerę. Skubany się gdzieś tam ukrywa. Za bardzo nie wiadomo gdzie.
Chociaż dziwne, że nie widać tam tych drzew, skoro normalnie są widoczne, to czemu przez lornetkę nie są? No tutaj też znajdę jeden domek, w którym nie pamiętam, czy coś było, czy nie. Ale to zaraz sobie sprawdzimy. Już trzeba przyznać, że kawałek mapy udało mi się przejść, więc zobaczymy, czy trafimy na naszego Milusińskiego. No tutaj na tym szarym podłożu to może być troszkę jemu łatwiej. Okay. Zainstalujmy kamerę. Jest tutaj troszkę wolnej przestrzeni, więc z pewnością wizja tutaj nam się przyda. Jeszcze zbadam ten dom. No właśnie ten. Czy może w nim coś tutaj ciekawego znajdę? Gdy ten dźwięk nie jest zbyt miły. Woda! Fuck. No to już wiem, że gdzieś tutaj jest blisko. Z tym, że ja sobie zamontuję jeszcze kamerę. Okej, mogę maksymalnie 5. Ale tak myślałem, że skubany może się tutaj gdzieś chować. Jeszcze chyba tam nie zwiedziłem całości, więc wejdę i sprawdzę, czy coś tu, jakaś ręka. Okej, okay. Dodatkowa snajperka. Chociaż tak naprawdę jej nie potrzebujemy, ale naboje zawsze się przydadzą. Okej, okay. Gdzie on mógł pójść? Na pewno gdzieś blisko. Woda. Co to był za dźwięk? Czyżby coś złapało się w moją pułapkę? Nie wiem. Postaram się dotrzeć teraz do obozu i sprawdzę sobie nagrania z kamer. Czy tam może na tych nagraniach coś jest widać? Miejmy nadzieję, że tak. Strasznie mocno zalesiony teren, więc też tak naprawdę ciężko cokolwiek tutaj na większy dystans zobaczyć. No dalej, biegniemy i troszkę bardziej w prawo. Co myślę, na apteczek właściwie to mogę używać, jak już będę miał mniej życia, bo tak to trochę byłoby mi ich szkoda. Okej, nie ma. To sprawdźmy nagranie. Okej, to jest kamera numer 0.
Kamera numer 1. Mogę troszkę nimi obracać na prawo i na lewo. A tobie co? Żeby to była ta pułapka, którą tam postawiłem? Okej. Okay. Gdzie sobie chodzi? Tutaj coś jest. Tutaj właściwie nic nie widzę. No pokazuje mi teoretycznie, że cały czas coś tutaj, przynajmniej wcześniej, się ruszało. Dokładnie. Tylko, że nie wiem co takiego. Okej, tam mamy naszego prosiaczka. Kurczę, no nadal nic. Tutaj też się nic nie dzieje. Kamery można powiedzieć, że szaleją strasznie. To mnie cały czas intryguje, czy tutaj coś może być. A też tak naprawdę no nie za wiele jest tutaj co widać. Chyba trzeba będzie się tam przejść, bo tak to nie jestem w stanie. O, prosiaczek. Kurde, mogę mu zamontować kamerę, ale mogę tylko mieć 5, więc nic tak naprawdę nie zrobię. Ok, pójdę sobie na tą polankę, która tam była. Zobaczymy, czy samemu coś uda mi się wypatrzeć, bo niestety, ale przez tą kamerę to nie było nic widać. Oda. Co to było? Normalnie jakby ktoś do mnie strzelał z wiatrówki. Właśnie, żeż kurde, na taką góreczkę nie wejdziesz. Co z ciebie za myśliwy? Aha, jakieś dziwne odgłosy. Czyżby można było się spodziewać tutaj naszego niedobrego przyjaciela? Ciężko cokolwiek tutaj dojrzeć przez te krzaki. Równie dobrze on może być naprawdę wszędzie. Oda. Co to było?
Wszystkie kamery są. Także nie wiem, co to za dźwięki. Kiepska kondycja, jak po przebiegnięciu kilkunastu metrów już dyszy i nie może nic dalej zrobić. Jakieś niepokojące dźwięki, chociaż w zasięgu wzroku nic nie widać. Pułapkę mógłbym gdzieś też tutaj rozstawić. Może by się skusił. No nic, poczekamy do nocy i zobaczymy, co tam się wtedy w nocy stanie. A tutaj mamy... No cóż, czyżby to tak pułapka ich zabiła, czy co? Ciężko powiedzieć, co to mogło być. Raczej pułapka, jakby ich zabiła, to byłaby przynajmniej też ta zatrzaśnięta, ale nie była. Czy ten dźwięk zwiastuje kłopoty? Mera, prosiaczku. Okej. Kamera zero, cały czas coś wykrywa, ale nie wiem co. Okej, no chyba tutaj nic nie znajdziemy. Co by tu można było? Chyba trzeba poczekać do nocy.